Cześć. Choć tytuł brzmi trochę jak deklaracja bez jakiegokolwiek pokrycia, to okazuje się, że jest to potencjalnie możliwe. Kiedy i pod jakim warunkiem? Zapraszam do materiału. Na samym wstępie należy pojąć, że tkankę tłuszczową i tkankę mięśniową należy traktować jako osobne i niezależne tkanki. W każdej chwili Twoje ciało gromadzi i rozkłada tłuszcz zapasowy i analogicznie buduje i traci masę mięśniową. Przez to, że wspomniane procesy są od siebie niezależne, to jest możliwe budowanie mięśni i redukcja tłuszczu w tym samym czasie. Kluczowe jest saldo netto w danej jednostce czasu. Teraz trochę głębiej. Białka mięśni szkieletowych u każdego człowieka są w ciągłej przebudowie poprzez jednoczesne procesy syntezy i rozpadu. W normalnych warunkach oba procesy kolokwialnie mówiąc równoważą się. Nie dochodzi wtedy ani do istotnego wzrostu, ani utraty masy mięśniowej. I teraz w dużym uproszczeniu. Dopiero w sytuacji, gdy proces syntezy przekroczy tempo rozpadu, może potencjalnie dojść do przyrostu mięśni. Na tempo syntezy białek mięśniowych ma wpływ naprawdę mnóstwo czynników. Między innymi ilość, jakość i rodzaj spożywanego białka, czy trening oporowy. Dość istotny jest także bilans energetyczny i to jest klucz dzisiejszego odcinka. Przykładowo. W pracy z roku 2016 początkujące osoby z nadwagą zostały podzielone na dwie grupy. Obie trenowały, obie miały deficyt energetyczny rzędu aż 40% względem zapotrzebowania. Różnica była na poziomie spożycia białka. Jedna dostarczała 1,2, a druga 2,4 g na kilogram masy ciała. Obie grupy straciły tyle samo kilogramów, lecz grupa druga straciła więcej tkanki tłuszczowej, a dodatkowo zbudowała ponad kilogram masy mięśniowej po miesiącu badania. Niestety, przy bardzo podobnie zaprojektowanym badaniu, lecz z udziałem zaawansowanych uczestników, nie obserwuje się takich rezultatów. A wręcz przeciwnie, badani tracili masę mięśniową, nawet w dość znaczącym stopniu. Okazuje się, że u wytrenowanych osób już krótkotrwały deficyt kaloryczny prowadzi do bardzo istotnego spadku syntezy białek mięśniowych. Stąd zbyt niskie spożycie kalorii nie będzie prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem. No dobrze, a co w przypadku, gdy nie mamy deficytu lub jest on bardzo mały? Okazuje się, że u osób początkujących jest to skuteczne rozwiązanie. Istnieje wiele prac, które wykazały, że taka metoda jest efektywna w jednoczesnej redukcji tkanki tłuszczowej i budowaniu mięśni. Co ciekawe, spożycie białka nie musi prawdopodobnie być wybitnie wysokie. Już przy ilościach rzędu 1,5 g na kilogram masy ciała notowano pożądane efekty. Szczególnie istotne było natomiast wprowadzenie odpowiednio zoptymalizowanego treningu. A co z zaawansowanymi? No cóż, okazuje się, że u nich też jest to możliwe. Sugeruje się jednak dość niski deficyt energetyczny, ciężki trening i wyższe spożycie białka. Ewentualnie bardzo niewielki dodatni bilans kaloryczny, który może pozwolić na budowanie tzw. czystej masy mięśniowej bez istotnego wzrostu masy tłuszczu. Chociaż to już w sumie nie rekompozycja. Oczywiście opisana w tym odcinku strategia swoje najlepsze zastosowanie znajdzie u osób z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej. Mając wysportowaną sylwetkę, raczej mało sensownym jest przeprowadzać rekompozycję. Podsumowując, rekompozycja sylwetki jest możliwa zarówno u osób początkujących, jak i zaawansowanych. Chcąc wprowadzić taką strategię, warto jednak ją rozważyć indywidualnie. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Hej!